podcast. Porozmawiajmy o Poznaniu. To 15. podcast Porozmawiajmy o Poznaniu, którego mecenasem jest firma Konimpex Invest, a organizatorem Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. A dziś o Poznaniu porozmawiamy z profesorem Markiem Ziółkowskim, socjologiem, profesorem nauk humanistycznych, senatorem 6., 7. i 8. kadencji, a także wicemarszałkiem Senatu i ambasadorem Rzeczpospolitej w Maroku w latach 2015-2018. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że niczego nie przeoczyłam z tej długiej listy. No, jakbym się uparł, to jestem na przykład szczęśliwym ojcem 3 córek i kilka innych takich osiągnięć życiowych miałem po drodze, tak, tego typu. Idzie pan, mam wrażenie, śladem własnego ojca. No ta nawet się dokładnie zgadza. Mój tata rzeczywiście uprawiał działalność naukową, a potem wszedł nagle w wyjazdy zagraniczne, najpierw jako badacz UNESCO-owski w Indiach, potem był 8 lat w Paryżu, no potem wrócił jeszcze... Zaangażował się od razu w ruch Solidarności, to też po nim dziedziczyłem. No, został wybrany rektorem, potem zdjętym przez ministra. No, potem był szefem Komitetu Obywatelskiego Solidarność, wybrany senatorem. Dalej to już kariera polityczna, a potem grzecznie poszedł na emeryturę. Myślę też o waszych naukowych pasjach wspólnych. Badanie o Poznaniu i jego mieszkańcach w 1928 roku zostało zainicjowane przez Floriana Znanieckiego, a później powtórzone właśnie przez pana ojca w latach 90. przez Ryszarda Cichockiego i Krzysztofa Podemskiego. I pan wskrzesza te badania i pyta poznaniaków: kochani, co sądzicie na temat stolicy Wielkopolski? Tak, pytamy poznaniaków, miasto Poznań w świadomości naszych obywateli, i to mogę powiedzieć tak, że zaczął to Znaniecki, stosując taką metodę współczynnika humanistycznego, bo to jako naukowiec trochę chciałbym zacząć. Otóż tak, Ostrów Tumski dla przyrodnika jest to po prostu wyspa na rzeczce i obserwują, jak ta rzeka opływa. Natomiast z punktu widzenia humanisty to jest pewne miejsce będące składnikiem szerszej przestrzeni miejskiej, która ma pewną wartość dla ludzi. Ludzie to oceniają, mają do tego stosunek emocjonalny, podejmują pewne działania. Dla nich to jest coś istotnego. I teraz cały problem miasta polega na tym, że to nie jest tylko zespół, środowisko przyrodnicze plus nawet budynki, które ktoś kiedyś zniósł. Nie, to są te wszystkie rzeczy, o których myślą i działają z tego powodu ludzie na te właśnie obiekty, tworząc najpierw miasto jako pewną przestrzeń znaczącą, ważną, ale także potem chodzi jeszcze o to, jacy są ludzie, którzy to zamieszkują. Czyli to można stosować najpierw do opisu przestrzeni, a potem do opisu ludzi. No i tu jest problem mentalności Wielkopolan, czy tożsamości poznaniaka. Co to jest mentalność, żeby od tego zacząć? Mentalność to zawsze wychodzi porównawczo. Jeżeli porównujemy na przykład poznaniaka z warszawiakiem czy z kimś innym, to najpierw możemy za pomocą jakichś skal psychologicznych ustalić, że obiektywnie tam poznaniacy są nieco inni. Znanym pani redaktor Krzysztofem Podemskim kiedyś zastanawialiśmy się nad tym, czy Wielkopolska jest bliżej Europy, ale chodziło o to, nie że tam jest, bliżej jest do Berlina pociągiem, tylko czy cechy mentalne są bliższe, porównawczo nieco bliższe Niemcom niż na przykład Lwowiakom, prawda, czy wschodowi Polski? Mi się wydaje, że tak. No i się na przykład okazywało, od razu powiem, że wyszło pięknie z tych badań, że poznaniacy mają tak zwany model udomowionego odbioru kultury. Oni nie lubią wychodzić na zewnątrz do jakichś klubów, jeszcze wydawać pieniądze w restauracjach, nie. Oni składają ciepłe kapcie, ale mają bardzo dobre wyposażenie w domu. No kiedyś to był telewizor, radio, tam coś jeszcze grało, no teraz streamingi i tak dalej, i tak dalej. Młode pokolenie to teraz skutecznie z tym walczy. Niemniej jest kilka tego typu cech. Czyli najpierw tak, możemy stwierdzić obiektywne małe różnice. To są zwykle małe różnice. Na przykład to jest ciekawe dosyć, że Poznań od Warszawy, jeżeli chodzi o samą ludność, to się dużo nie różni. Natomiast bardzo różni się prowincja Wielkopolska od prowincji innych miast. W Wielkopolsce jest mniejsza różnica między Poznaniem, a na przykład Lesznem, Swarzędzą, Murwaną, Gośliną. No zresztą to jest aglomeracja. To jest jak gdyby inna sprawa. Czyli ta prowincja jest bardziej jednolite, ma cechy. Stolica się nie bardzo różni od innych miast regionu, szczególnie tej bliższej. Mówię oczywiście
znowu ktoś na mnie tu naskoczy, tej Wielkopolski, aż do kordonu, czyli do Strzałkowa i Skalmierzy, czyli Ostrów i Gniezno. Tak, Kalisz to już tak nie do końca. Ja się z panem profesorem zgadzam, bo ja jestem rodowitą ostrowianką w związku z tym. Ostrów zawsze kibicował Lechowi, natomiast Kalisz kibicował kiedyś ŁKS-owi, a potem Widzewowi Łódź. Więc to była tam, gdzie są kibice kolejorza, tam wiadomo jest prawdziwa Wielkopolska. Znaczy ta Wielkopolska aż do kordonu. No mogę zresztą powiedzieć, przepraszam, to zupełnie spoza tematu rozmowy, jak ustanowiono nową Rzeczpospolitą w roku, no powiedzmy, 18-19, zlikwidowano wtedy granicę w Strzałkowie. Bo przedtem wiadomo było, pomiędzy Królestwem Polskim a Rzeszą była granica w Strzałkowie i przyszła delegacja do nowego wojewody, żeby oni jednak coś zrobili i przywrócili częściowo granicę, bo oni zarabiali znakomicie na przemycie i na tym, że ta granica tam była. Więc to tak pozostało. Czyli jeszcze raz, są to pewne różnice osobowościowe, na pewno są. Nie ma zastaw się, a postaw się. Jest wydawanie raczej rozsądne wydatki, łącznie z działką i ogródkiem. Natomiast na te takie wydatki kulturalne i to właśnie i wyjścia poza tym, to nie bardzo. Kiedyś mi jak dwie młode damy niezależne od siebie tłumaczyły mi, że najlepszym sposobem zawierania związków małżeńskich to jest warszawianka z poznaniakiem, bo on zarabia, a ona wie, na co wydać. Więc to było jak gdyby coś takiego. Czyli to jest pierwsza rzecz. Ale druga, poza tymi cechami, to jest właśnie auto i heterostereotypy. Czyli co my sądzimy o sobie samych i co inni sądzą od nas. I to niekoniecznie musi być do końca odpowiednie. I teraz tak, to właśnie ten oszczędny, porządny poznaniak. Czy to odpowiada rzeczywistości, czy to jest tylko stereotyp i to jeszcze przebrzmiały. I niektórzy na przykład w tych wypowiedziach, których zaraz przejdziemy, mieli straszne z tym kłopoty, bo ten Poznań już taki porządny nie jest, zwłaszcza te psy na chodnikach i tak dalej, co one tam wyczyniają. Czyli auto i heterostereotypy, czyli co sądzimy o samych sobie i o innych, ale także co inni sądzą i o sobie i o innych. Zawsze porównanie. Ale trzecia rzecz to jest taka, że w tej mentalności jest zawsze pewien element, no pani z mediów, to będzie pani to widziała, pewien element dyskursu publicznego, czyli debaty publicznej. Na czym to polega? Że jeżeli się ciągle powtarza, że poznaniacy są tacy uszczędni, to wtedy władza znakomicie to wykorzystuje i na przykład, jak jesteście tacy dobrzy, to dostajecie mniej pieniędzy z budżetu centralnego, bo to lepiej wykorzystacie. I można świetnie na danych, w szczególności przy gospodarce centralnie sterowanej, to było wyraźnie widać. Poznań z wielkich miast, tych tak zwanych wydzielonych, dostała najmniej pieniędzy. Nie mówię o Warszawie, bo to cały kraj buduje stolice. Ale to zawsze było w ten sposób. Czyli inaczej mówiąc, w tej mentalności Wielkopolan i poznaniaków w szczególności, przejawiają te trzy rzeczy się nakładają. Jesteśmy trochę różni, mamy trochę takie podbudowujące nas wszystkich stereotypy i odróżniamy się kogoś innego. I wreszcie to jest to, o czym się mówi, zwłaszcza niektórzy to wykorzystują. To jest taki, no właściwie można powiedzieć, slogan trochę. Jacy to poznaniacy? Potem przyjeżdżają właśnie rozmaici państwo z centrali. Zawsze będę mówił o gospodarnym, porządnym Poznaniu. Mnie zawsze szlak trafia, bo to jest najlepiej. To jest coś takiego, co uzasadnia to, żeby mniej pieniędzy dostać. Więc to jest jedna rzecz. Potem no, tożsamość Poznania. Czy to jest zgodnie ze starym prawem rzymskim oparte na prawie ziemi i prawie krwi? Czyli czy ktoś się urodzi w Poznaniu, pochodzi z rodziny poznańskiej i to wtedy jest taka tożsamość terytorialna? To jesteś, ja odziedziczyłem to jestem poznaniakiem. Z dziadem, no właśnie, z tym dziadem, pradziadem to jest dosyć różnie. Oczywiście Poznań ma pod tym względem znaczną przewagę, no bo mówiąc o dziadzie, pradziadzie w przypadku Wrocławia, to w ogóle się nie trzyma kupy. Znaczy my pod tym względem mamy straszne problemy, jeżeli chodzi o ziemię zachodnie. Oni stworzyli zupełnie nową tożsamość. Natomiast takie tożsamości regionalne, które są widoczne, to jest Stary Śląsk. Oczywiście tam jest, ale ten Górny Śląsk, bo z Opolem to też były rozmaite kwestie. Jest też Małopolska, no i trochę Mazowsze, ale w Mazowszu to jest jeszcze inne, bo Warszawa jest strasznie napływowa, a Mazowsze od Warszawy to jest nieba i ziemia. A Września i Poznań to jest, jak mówiłem, to jest coś podobnego. Mniej więcej tak to wygląda. Poznań kochamy, lubimy, tak wynika z tych badań. A dlaczego zatem opuszczamy to miasto i przeprowadzamy się do wspomnianych przez pana Rokietnic, Suchego Lasu, Swarzędza? To dla mnie to jest po prostu kwestia wydzielania granic samorządowych
I to, że obecnie samorządy, szczególnie po tej wielkiej reformie 99 roku, czasami jest wygodnie mieszkać w osobnej gminie, bo wtedy wiadomo, że władza jest bliżej i możemy korzystać bardziej z jej zainteresowania lokalnymi mieszkańcami. Tak naprawdę, w Polsce jest największa wieś pod względem ludności, o ile wieś, to są, zdaje się, Kozie Głowy pod Poznaniem, będące elementem gminy Czerwonak. To jest w zasadzie dzielnica miasta. Tak samo jest, jeżeli chodzi o Swarzędz, tak naprawdę. Z tych 17 gmin powiatu poznańskiego, 10 to są właściwie części Poznania. Suchy Las, jedna z najbardziej inteligenckich dzielnic Poznania. Tarnowo Podgórne, mimo że trochę dalej, to też jest właściwie dzielnica. Poza tym to jest może Kleszczewo, no Bóg po drugiej stronie, to jest trochę dalej, to już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale w każdym, a Luboń, Mosina i Swarzędz właśnie, no to są wszystko, to są prawdziwi poznaniacy. I oni z różnych względów potem są problemy, czy na przykład, no kto ma i za co zbudować wiadukt czy tunel pod Grunwaldzką tam na albo na kto komu za dzieci w szkole zapłacić. A no tak, i potem są te problemy, czyli my tak naprawdę Poznań, gdyby aglomeracja poznańska, łącznie z tymi miejscowościami spoza naszego pięknego regionu, czyli Szamotuły, zwłaszcza, które tu aspirują, czy potem jest właściwie trochę Środa Wielkopolska jeszcze, bo to tak dalej. Gdyby Poznań, ale tylko te, które są najbliżej, to Poznań ma by około 900 tysięcy mieszkańców. I dlatego mówi się o Poznaniu, że to jest przykład kurczenia się miasta, ale sztucznego. Czyli ludzie wyprowadzają się z miasta, ale ciągle pracują, tak, uczą ale się. Pracują, ale mieszkają w aglomeracji poznańskiej. Dlatego starosta Jan Grabkowski dowodzi coraz większym powiatem i wszyscy go nazywają władcą pierścienia. No bo jest Poznań, jest pierścień. I ja pamiętam, ponieważ startowałem z obu tych okręgów i zawsze był problem, ile tam głosów jest w jednej i w drugiej, to teraz to się zaczyna wyrównywać, bo kiedyś było 600 tysięcy do 250, w tej chwili jest 500 do 350. Czyli miasto Poznań spada, tam 2000 chyba rocznie traci mieszkańców, a o 2000 zyskuje powiat. I te, no, to jest przyjemne już popatrzeć. Ja na przykład bardzo często obserwuję Rokietnice, czy znane mi Pobiedziska, czy Murowaną Gocinę. To naprawdę jest przyjemność popatrzeć, jak te elementy się zmieniają. Panie profesorze, trudno by było w tym trudnym czasie nie poruszyć tematu wojny w Ukrainie i tego, jak my, poznaniacy, się zachowujemy wobec niej. Czy to pana profesora dziwi, czy cieszy, że mamy serce na dłoni, chęć pomocy? To znaczy, w tej chwili jednak będę musiał zacząć od pewnej kwestii politycznej. Ponieważ całe społeczeństwo polskie pod względem myśli bardzo podobnie, to nie wykorzystywano kwestii uchodźców tak, jak wykorzystywano w czasie wyborów w 2015 roku, kiedy robiono rzeczy paskudne. To znaczy nagle różne osoby mówiły, że nawet jak puścimy 7 tysięcy ludzi, to się Polska zawali, prawda, bo będziemy przez jakichś paskudnych uchodźców. Już nie wchodzę w podteksty z kolorem skóry, różną kulturą. Tutaj jest taka sytuacja, że specyficznie o samym mieście Poznaniu. Ta emigracja przedtem, przed wojną. Przed wojną to niesamowicie brzmi. Przed wojną. W XXI tak, wieku. Przed wojną. Było tu bardzo dużo, dosyć późno przyszli Ukraińcy, ale Ukraińcy i Ukrainki oczywiście, ale oni stopniowo wtapiali się w rynek pracy. To była taka organiczny sposób, czyli oni spokojnie włączyli się. Poznań ma znakomite wskaźniki bezrobocia, znaczy nie ma tego bezrobocia i tak dalej, czyli ta integracja pod względem zawodowym była łatwa. I teraz do Poznania przyszło około 100 tysięcy w czasie wojny, około 100 tysięcy nowych mieszkańców. Mieszkańców, no teraz przyszły te głównie mieszkanki z dziećmi, ale one się wintegrowały w tę istniejącą infrastrukturę. Trochę ich mężczyźni wrócili na wojnę walczyć, prawda, bo niektórzy, ale nie wszyscy oczywiście. Czyli Poznań pod tym względem, po pierwsze miał mniejszy natłok, nie był tak modny i przyjeżdżali tylko ci, którzy mniej więcej wiedzieli, gdzie można przyjrzeć. I dlatego tak wydaje mi się, że Ukraińcy są widoczni. Są widoczni na ulicy Poznania. I słyszalni. I słyszalni. No więc też muszę powiedzieć, no ja się uczyłem oczywiście w szkole rosyjskiego. I teraz problem jest taki, że ukraiński jest niesłychanie bliski polskiemu, tylko że trzeba go trochę inaczej wymawiać. Czysto językoznawczo
język polski z ukraińskim pod względem pochodzenia słów mających same różne znaczenie ma więcej wspólnego niż ukraiński z rosyjskim. Dlaczego? Bo jak się rozeszły te języki, to wschodniosłowiański wpadł pod wpływ polskiego i oni na przykład tam razem, to jest razem, a nie żadne w mieście, prawda? Jak potem myśmy coś chcieli mówić, no jak to idziemy na spacer jakąś Ukrainką. I ona mówi, no jak to będzie? No mówi, no pochulanka. Pagulać, no to jest rosyjskie i tak dalej. Jest wiele takich, już nie mówiąc, jak się jedzie do Lwowa, to się widzi na przykład, że w niedzielę jest niedziela, a nie żadne Woskresienie. Bo Woskresienie jest tylko wskrzeszenie, czyli święto Bożego, przepraszam, Wielkiej Nocy. Ale jest niedziela 11 listopada, nie tam Woskresienie, jak któregoś tam najabra. Czyli inaczej mówiąc, tylko że oni inaczej wymawiają. Zawsze o wymawiają jak i. Jeszcze kilka rzeczy mówią strasznie twardo. Jak my próbujemy jeszcze miękko mówić po rosyjsku. Ja zawsze miałem ten problem, jak rozmawiałem z Ukraińcami, bo jak trochę przechodzę w rosyjski, to oni warczą od razu wewnętrznie, ale widzą, że Polacy trochę ten język znali. Czyli inaczej mówiąc, na razie jestem też bardzo zadowolony i trudno powiedzieć zaskoczony, ale szczęśliwy z tego faktu, jak Polacy przyjmują Ukraińców, tylko nie wiem, jak to długo potrwa. To znaczy jednak, to zależy od tego, jak to się dalej rozwinie. Ta wojna w tej chwili, ja śledzę dosyć dokładnie przebieg tej wojny pod względem czysto wojskowym, i to, co politycy opowiadają, to należy to wziąć na raz. Zna się na tym wywiad amerykański, nie wszystko dokładnie powie, trochę wywiad brytyjski. Niektórzy nasi generałowie naszej armii mówią z sensem, bo wiadomo, że w Donbasie jest sytuacja strasznie ciężka. Rosjanie popełnili wiele błędów, słabość tej armii, to wiadomo, jak oni się zachowują. Niemniej sytuacja dla Ukraińców, no oni będą mieli pół kraju kompletnie zniszczonego. I teraz pewnie ten dzierży morda z Kremla nie osiągnie swoich celów wszystkich, ale na pewno Ukrainę zdąży zniszczyć. A jak jest na przykład władza, jak jest po ukraińsku? Dzierżawa. Bo się ją dzierży. Dzierży się władza. I nasza dzierżawa. No i teraz tylko jak tego nie wiesz, albo Rosja w dysce o duże, co to jest? No to trzeba jeszcze pamiętać o Tuchajbejowiczu, jak pisali. Tuchajbej coś im powiedział, puśćcie tego Skrzetuskiego. On się rozsierdził, czyli się wściekł. Ja zawsze to robiłem, muszę powiedzieć, jak słyszałem ten śpiewny trochę, mimo wszystko, ukraiński zaśpiew u pań w sklepach. Zwykle mówię, a pani skąd? Nie nawet wy, bo oni z pani też używają. Pani skąd? No to mówi na przykład z Kołomyi albo coś takiego. Od razu to człowieka jakoś tak podbudowywało. Więc muszę powiedzieć, Poznań pod tym względem, żeby teraz powiedzieć, jest dosyć dobrze zorganizowany. No byłem kilka razy w arenie, bo akurat niedaleko stamtąd mieszkam, tuż koło mojej szkoły podstawowej na Jarochowskiego 1, więc to z Ostroroga jest niedaleko. Więc w każdym razie i to było dobrze zorganizowane. I w tej chwili nie wiem, jak to wygląda z rozmieszczeniem Ukraińców wśród małych miejscowości, bo oni nigdy tego nie lubili. Wszyscy, szczególnie ci, którzy tu przyjeżdżali, chcieliby do tych wielkich miast. Ale te wielkie miasta nie wystarczają jako zaplecze. No ale to tyle co do odpowiedzi. Natomiast no tu jest olbrzymi konflikt pomiędzy odpowiedzialnością władz samorządowych, a w szczególności lokalnych obywateli, a tym, co wynika z programów rządowych, które są, oczywiście rząd to też wspiera, bo mógłby mieć zupełnie inną metodę, ale to ciągle nie nadąża za tym, co się dzieje i to nie ma systemowego przygotowania do przyjęcia takiej ilości uchodźców. Jak długo potrwa? Nie wiem, tym bardziej, że wojna nie zapowiada się wcale, iżby się tak szybko skończyła. Ona na razie została częściowo zablokowana, za czym jak w tym Donbasie, tym głównym odcinku frontu to będzie wyglądało. Panie profesorze, ja mam jeszcze takie pytanie na temat młodych poznaniaków i starszych poznaniaków. Jakie są widoczne różnice między nami? Dla mnie to jest bardzo trudno odpowiedzieć, ponieważ z tymi młodymi poznaniakami to ja trochę miałem mniej do czynienia ostatnio. No studentów to obserwowałem do pewnego momentu. Córki oczywiście wszystkie znałem świetnie, że myśmy na przykład do knajp nie chodziły, one zawsze wiedziały, gdzie nowa jakaś knajpa powstała. Fajne knajpy, to jest czysto po polsku, wiadomo, prawda? Więc czyli co do młodzieży, oni są na pewno bardziej
kosmopolityczno-ogólnopolscy niż starzy poznaniacy. No kto po pierwsze, ten język poznański zanika. Gwara nasza. Tak, ten gwara poznańska. No to i pod tym względem też czasami niektóre słowa się utrzymują, ale niektóre zanikają. To jest potem tak, jeżeli chodzi o skłonność do oszczędzania, którą mieli starsi poznaniacy, nie jestem pewien, czy w młodym pokoleniu to wygląda tak samo. Prócz tego to młode pokolenie ma jeszcze problem oczywiście z dostępnością do kredytów, urządzenia swojego mieszkania i tym, że tak samo, ale to wszyscy do 35 roku życia jedna 35% mieszka z rodzicami. No to, a to nie jest tylko poznański problem. Mówię, to ogólnopolskie, to ja tutaj daję dane Poznań. Poznań pod względem akurat liczby mieszkań gotowych i mogących być zasiedlonymi jest stosunkowo dobrze, bo tu się bardzo dużo budowało. I w miarę sensownie, to znaczy pod tym względem. No w każdym razie o jednym tylko powiem. Ja niezwykle żałuję, że wielkie wydziały uniwersyteckie wyprowadziły się z centrum miasta. Na Morasko. No na Morasko, tak. No ja akurat na Ogrodach, na którym pani też chyba studiowała, pani redaktor, to jest fajnie, bo to jest centrum miasta, ale jak na przykład były tak ci studenci w Kolegium Historykum, no i potem Kolegium Majus Minus, potem te Kolegium Nowum stare, to widać te tabuny młodych ludzi. Poznań, który miał 100 tysięcy studentów razem. I oni byli w centrum. Centrum byli widoczni. No, jak się popatrzy na tych młodych ludzi, te dziewczyny, prawda, chodzące, a potem co? No, na Morasko co z nich za pożytek. To znaczy z punktu widzenia przestrzennego dla mnie uniwersytet przestał być czynnikiem miastotwórczym. W tym sensie, że rzeczywiście to jest oddalony kampus. No całe szczęście, że niektóre wydziały zostały. Cieszę się, że z tego punktu widzenia Akademia Medyczna jest jednak w samym centrum. Pod tym względem znaczy lepiej wygląda Politechnika, która jednak jest nad Wartą i nagle to szkoła, no chciałem Wysrol powiedzieć, czyli Wyższa Szkoła Rolnicza, kiedyś się tak nazywało, Akademia Przyrodnicza też się chyba nazywa obecnie, to one są w centrum miasta, natomiast tych wydziałów poza przepięknym naszym budynkiem rektoratu, częściami Kolegium Minus, nawet w tym dawnym Kolegium Chemikum. Moja żona jako doktor fizyki kiedyś pracowała tam, potem na Morasko zaczęła pracować, potem była tam anglistyka, która też gdzieś... Jeszcze została filologia polska, jeszcze jest Wydział Prawa, no trochę dalej, czyli pod tym względem bardzo żałuję to, że tych młodych ludzi, którzy ten klimat miasta trzymali, to było młode miasto, tam kiedyś liczono w procentach, ile jest studentów w Poznaniu w stosunku do liczby mieszkańców, byliśmy na bardzo dobrym miejscu. No teraz ich mamy na Morasku. Nadal Poznań. No tak, ja wiem, ale to chyba już nie to samo. Poznań w dalszym ciągu się rozwija. No. A żeby powiedzieć tak, jak ja bym właściwie to chciał, żeby pewne gminy się do Poznania dołączyły, mimo że niektórzy z moich kolegów mnie tu rozszarpią, jakby Poznań miał 900 tysięcy ludzi i był drugim miastem Rzeczpospolitej. A tak to jest tylko piątym. I tym swoim marzeniem i oczekiwaniem żegna się z nami profesor Marek Ziółkowski, socjolog i profesor nauk humanistycznych. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. To był 15. podcast Porozmawiajmy o Poznaniu, którego mecenasem jest firma Konimpex Invest, a organizatorem Fundacja Rozwoju Miasta Poznania.